Miley Cyrus. Ta sama, a jednak wygląda zupełnie inaczej. I nie mam tutaj na myśli jej fryzury, makijażu czy też ubioru. Te zdjęcia są idealnym dowodem na to, jak ważny dla kobiety jest piękny i zdrowy uśmiech. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dopasować uśmiech do ślubnej stylizacji, ale przede wszystkim o tym, jak zadbać o zęby. Przychodzi baba do lekarza i mówi, chcę mieć piękny uśmiech. A pani doktor na to? Damy radę. No dobra, ale czy damy radę, jak przyszła panna młoda, ma zęby w stylu Miley Cyrus kiedyś, a na swoim ślubie chciałaby mieć uśmiech jak Miley Cyrus teraz? W tej sytuacji rozpoczynamy pracę nad pięknym uśmiechem od ortodoncji. No to pani doktor, jakie są metody ortodoncji, które można zastosować na przyszłej pannie młodej albo każdej dziewczynie, która po prostu chce zadbać o swój piękny uśmiech? Dzisiejsza ortodoncja niesie nam wiele jakby możliwości, natomiast najbardziej estetyczną metodą leczenia zębów dla przyszłych panien młodych jest leczenie elinerami, czyli przeźroczystymi nakładkami. Jest to metoda, gdzie przyszła pani młoda nosi taki właśnie przeźroczysty eyeliner około 20-21 godzin na dobę. Jest on niewidoczny i przede wszystkim dodatkową taką zaletą jest to, że jest bardzo higieniczny. W każdej chwili możemy zdjąć taki eyeliner, wymyć zęby i z powrotem go założyć. Jest to najczęściej wybierana metoda właśnie przez przyszłe panny młode. No dobrze, ale czy ta nowoczesna technologia gwarantuje nam takie same efekty, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni po użyciu? Tak, w dzisiejszych czasach jakby elinerami możemy leczyć różne wady. Oczywiście bardziej skomplikowane wady zgryzu wiążą się z dłuższym leczeniem ortodontycznym. No właśnie o to chciałam zapytać, jak pani doktor powiedziała, że dłużej, to chciałam zapytać dłużej, to jest ile, a ile to jest krótko? Jakieś takie minimum to jest ile, a maksimum ile? Tak naprawdę elinerami najprostsze wady leczymy nawet 4-5 miesięcy. Czyli jeśli pani młoda ma prostą wadę zgryzu, a planuje ślub już tego lata, to może do nas się zgłosić i jesteśmy w stanie do ślubu uzyskać piękny, równy uśmiech. Natomiast jeśli to leczenie zajmie nam więcej czasu, będzie dłuższe, to zawsze do ślubu można ten eyeliner zdjąć, nawet w trakcie leczenia. No właśnie, bo pani powiedziała, że 20, ile? 2 godziny na dobę? Tak, średnio 21-22 godziny na dobę. Na pewno jest to aparat dla osób zdyscyplinowanych. I taka jedna nakładka wystarczy nam przez cały czas leczenia? Nie. My w klinice stosujemy dwie metody leczenia, Clear Liner i Invisalign. Jakby one się różnią troszkę jakby budową tych nakładek. Czasem leczenia i częstotliwością zmiany. Ale wyglądają identycznie. Wyglądają bardzo podobnie. Bardzo tak. Podobnie. Clear Liner troszkę bardziej zachodzi na dziąsła. Tak. Invisalign obejmuje tylko właśnie zęby. To wygląda trochę jak taka nakładka do wybielania zębów. Tak, tylko jest bardziej sztywna, dokładnie. A po jakim czasie widać pierwsze efekty? No tak naprawdę już po kilku tygodniach pacjenci zauważają pierwsze efekty, więc dosyć szybko. Czyli naprawdę te wkładki muszą być non-stop zmieniane, bo one non-stop muszą być idealnie dopasowane do danego momentu tak, w kształtowaniu tak. się metoda tej metoda polega na tym, że w każdej nakładce o jakieś 10 mm przesuwamy zęby w różnych kierunkach. Czy to boli? To jest tak naprawdę kluczowa zaleta tej metody, ponieważ względem stałych aparatów dolegliwości bólowe są znacznie mniejsze i krótsze. No dobra, ale żeby w ogóle założyć sobie jakikolwiek aparat, to zawsze najpierw trzeba zrobić tak zwane wyciski. Ja tego nie znoszę, mam fatalne doświadczenia i tego chyba nie da się ominąć. My w klinice stosujemy nowoczesne wyciski cyfrowe przy pomocy skanera wewnątrzustnego. Wykonanie cyfrowych wycisków jest znacznie przyjemniejsze dla pacjentów, a przede wszystkim szybsze. Trochę nie chce mi się wierzyć w to, że bez męki da się zrobić wycisk, więc po prostu, żeby uwierzyć, muszę to sprawdzić. Oczywiście, zapraszam. Jezu, co ja się wpakowałam? Zapraszam na fotel. Jezu, już się zaczynam stresować, dobra. Położę cię odrobinę. O matko. Teraz się zrelaksuj. Będzie ciężko. U nas skanowanie wykonują panie higienistki. Dzień dobry. Jest tak wygodnie? Tak, tak. Dzień dobry, dzień dobry. No dobra, trochę jestem przerażona, ale... Nie, niczym się nie martw. Tak? Skanowanie trwa 2-3 minuty. Dobra. Nic nie boli, to najważniejsze. Dobra. Najpierw rozpoczniemy od skanu dolnego łuku. To trwa około minutki. Później tutaj pani higienistka zeskanuje twoje górne zęby. Dobra. I na końcu zagryziesz zęby, zeskanujemy relacje między górnymi a dolnymi zębami. Po to, żeby wiedzieć, jak one są ustawione i żeby móc później zaplanować bardzo dokładnie, precyzyjnie to leczenie. Okay. Jezus Maria, co ty trzymasz w ręku higienistko? To tylko tak
strasznie wygląda. Okej, okay, dobra. I rozumiem, że po prostu muszę to po prostu przygryźć. Otwierasz buzię i oddychasz sobie nosem, okej? Okay? Okej. Okay. To zaczynamy. Okej. Okay. My tutaj na monitorze widzimy właśnie poszczególne zęby z wszystkich trzech powierzchni. Skan jest bardzo dokładny, dzięki czemu my bardzo precyzyjnie jesteśmy w ortodoncji w stanie zaplanować ich ostateczną pozycję zębów. Mhm. Jak widzisz, zrobiliśmy skan wszystkich dolnych zębów, niecałą minutę. A co jeśli panna młoda ma do ślubu bardzo mało czasu, a jednak marzy o tym idealnym uśmiechu? W takiej sytuacji dla przyszłej panny młodej najlepszym rozwiązaniem będą licówki. Pani doktor, no to czym są te licówki i czy przypadkiem to właśnie nie dzięki nim Celine Dion zamieniła swój uśmiech z takiego na taki? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo często w ogóle pacjenci zadają mi pytanie, co to są licówki. Ja zawsze porównuję to do takiego jakby rodzaju porcelanowego tipsa. Dobre? Tak, albo do łuski porcelanowej. I rzeczywiście Celine Dion taką właśnie metodą miała poprawiony swój uśmiech. A jak wygląda cały ten proces? Bo rozumiem, że to nie jest tak, że przychodzę sobie jak do sklepu, mówię poproszę 10 licówek, nakładam i wychodzę. Zgadza tak szybko się. To się nie odbywa. No nie, niestety nie, niestety nie, choć pacjentom tak się często wydaje. Przede wszystkim pacjent musi się umówić na konsultację protetyczną, żeby lekarz mógł zakwalifikować pacjenta, czy w ogóle nadaje się pod licówki. No i dobrze, po takiej konsultacji co następuje? Lekarz pobiera wstępne wyciski i te dane wysyłamy do laboratorium. Tam technik wykonuje nam wzór przyszłych zębów, który na drugiej wizycie ja jako lekarz mogę pacjentowi przymierzyć, pokazać mu, jak jego uśmiech mógłby wyglądać. I to jest bardzo fajne, że możemy te zęby przymierzyć i zobaczyć, jak w nich wyglądamy, bo dzięki temu nie kupujemy kota w worku. Tak, zgadza się. To jest bardzo fajna metoda, ale również jest metoda cyfrowa, gdzie pacjent może jak gdyby zobaczyć na ekranie wizualizację i wtedy już te zęby są bardzo przypominające ostateczny wizerunek. Ale dzięki takiej wizualizacji już komputerowej jest pokazany taki efekt finalny. Tak. I po takim pierwszym mierzeniu co następuje? Wtedy pacjent podejmuje decyzję, jeżeli chce mieć wykonane licówki, umawiamy się już na wizyty stricte przygotowujące go do licówek. A jakie są najczęstsze przeciwwskazania do wykonania licówek? Najczęstszym przeciwwskazaniem jest zbyt duża wada ortodontyczna. Ale też jest tak, że wydaje nam się, że licówki mogą nam zastąpić noszenie aparatu. Tak, zgadza się. Niewielkie wady ortodontyczne jak najbardziej możemy zniwelować licówkami i wtedy mieć piękny uśmiech. Chciałam teraz jeszcze podpytać o panny młode. Ile czasu przed ślubem należy zrobić licówki? Sam proces robienia licówek maksymalnie od pierwszej wizyty do momentu, kiedy będą gotowe zęby, to jest około 2 miesięcy, ale nie radziłabym tego oczywiście zostawiać na ostatnią chwilę. To jest taki czas, w którym na pewno zdążymy? Tak, najbezpieczniej te miesiąc przed ślubem zakończyć. A jeśli ja lubię swoje zęby i ich kształt, a chciałabym popracować tylko nad ich kolorem, to co mogę zrobić? Wtedy wkracza nasza higienistka z wybielaniem zębów. No to na czym polega wybielanie zębów i jakie metody są teraz stosowane? Wybielanie zębów polega ogólnie na rozjaśnieniu szkliwa o kilka do kilkunastu tonów. U nas w Silver Dental stosujemy dwie metody. Jedna to jest metoda lampą, czyli przychodzi pacjent do gabinetu, jest to wizyta, na której od razu wychodzi z efektem wybielonych zębów, albo metoda nakładkowa, czyli pacjent przychodzi na pobór albo skanu, albo na wycisków takich standardowych. I za 2-3 dni dostaje od nas cały zestaw do wybielania, łącznie z żelem, z pobranymi właśnie wyciskami, czyli nakładkami. I dostaje to do domu, wtedy przez 8 do 10 dni aplikuje sobie preparat na szynę i nosi ją albo na noc, albo około 4 do 6 godzin dziennie. Czyli jednak jak zrobię takie wybielanie lampą, to ten efekt jest szybciej, bo to jest po prostu jedna wizyta i wtedy 2 tygodnie czekam na efekt końcowy, a te nakładki noszę przez ile dni? Od 8 do 10 dni. Nie każdy może osiągnąć ten sam najjaśniejszy efekt,
ale jednak różnica będzie widoczna zawsze. Dokładnie tak, na pewno efekt będzie widoczny, tak? Z reguły przy wybielaniu zęby wybielają się od kilku do kilkunastu tonów, więc na pewno efekt będzie widoczny. Na co trzeba uważać po zabiegu? Przede wszystkim na białą dietę, czyli na niespożywanie barwiących pokarmów oraz napojów, tak? Czerwone wino? Tak, jeżeli odpada. Tak, dokładnie tak. Co jeszcze? Czerwone wino, curry, kurkuma, buraczki, jeżyny, maliny, wszelkiego rodzaju cola, alkohol ciemny, tak? Wszystko, co może dawać jakieś barwniki. Widzę, że tutaj mamy jakiś taki próbnik, dzięki niemu możemy sobie zwizualizować, jak możemy zęby wybielić, rozumiem. Tak. Z reguły to jest kolornik, według którego dobieramy wstępnie, z jakiego koloru wyjściowego zaczynamy wybielanie. Czyli to jest takie porównanie. Porównanie, tak, bo zawsze pacjentowi pokazujemy efekt przed i po wybieleniu i z reguły dostosujemy to do kolornika. I tak jak wspomniałam, możemy rozjaśnić zęby od kilku do kilkunastu tonów. Czyli na przykład z jakiego do jakiego? Jeżeli pacjent przychodzi do nas na wizytę, wstępnie oceniam kolor zębów. Mhm. Przypuśćmy, jest to kolor B3, tak? Pacjent wybielający, a po wybielaniu kolor rozjaśnił się na przykład do koloru A3, tak? Czyli jest to dość spora różnica i wtedy pacjent jest w stanie też to zobaczyć na fotografii. A kiedy przed ślubem panna młoda powinna tak bezpiecznie wykonać wybielanie? Myślę, że około miesiąca, żeby na spokojnie doprowadzić do tego efektu finalnego. Warto jeszcze podkreślić, że do takiego wybielania musimy się przygotować odpowiednio, czyli zęby muszą być wyczyszczone wstępnie z osadów, z kamienia, czyli przeprowadzona wcześniej musi być wizyta higienizacyjna oraz warto podkreślić, że zęby muszą być zdrowe, tak? Czyli bez żadnych aktywnych ubytków próchnicowych. A to są bardzo ważne informacje, tak, bo bardzo. Pewnie każdemu się wydaje, że tak prosto z ulicy przyjdzie i mówi: hej, poproszę białe ząbki na teraz. I siada przed lampą, a okazuje się, że tak to wcale nie jest. Dokładnie tak. Jak widzicie, bez względu na to, ile czasu pozostało Wam do ślubu, możecie zadbać o swój piękny uśmiech, tak żeby na ślubie był prawdziwą ozdobą. Nie zwlekajcie jednak, bo więcej czasu oznacza więcej możliwości. Jak sprawić, żeby Wasze zęby w dniu ślubu wyglądały olśniewająco? W zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać, macie do wyboru trzy metody. W przypadku wad zgryzu udajcie się do ortodonty. Nowoczesna metoda leczenia, eyeliner, to estetyczne, przeźroczyste nakładki na zęby, które należy nosić 20-21 godzin na dobę. Proste wady zgryzu można nimi wyleczyć już w 4-5 miesięcy. Jeśli do ślubu zostało Ci jednak mniej czasu, możesz zastanowić się nad licówkami, czyli porcelanowymi płatkami przyklejanymi do zębów. Można nimi niwelować niewielkie wady ortodontyczne, a proces leczenia trwa maksymalnie 2 miesiące i najlepiej zakończyć go na miesiąc przed ślubem. Jeżeli jednak jesteś zadowolona z kształtu swoich zębów i chciałabyś je jedynie rozjaśnić, to zdecyduj się na wybielanie zębów. W gabinecie do wyboru masz dwie metody. Wybielanie lampą, które daje natychmiastowy efekt, lub metodę nakładkową, w której przez 8 do 10 dni będziesz nosiła nakładki z żelem wybielającym na noc. Zęby możesz rozjaśnić od kilku do kilkunastu tonów, a wybielanie najlepiej przeprowadzić miesiąc przed ślubem. Pamiętajcie też, żeby wizyty u ortodonty i stomatologa wpisać do kalendarza w aplikacji Wedding Dream App. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!